nie żyły wtedy, kiedy on. Nie pamiętają tej ciszy na placu Świętego Piotra w Rzymie, gdy umierał, ale wiedzą, kim był. Jan Paweł II był papieżem. Jan Paweł II był znany na przykład po jego ubraniu białej szacie. Podczas przedstawienia dzieci z przedszkola nr 73 imienia Jana Pawła II pokazały, jak rozumieją drogę Karola Wojtyły do świętości. Drogę pełną bólu i cierpienia, ale też drogę pełną radości i tolerancji. Kalina dumnie zagrała Murzynkę. Co to miało znaczyć, że byłaś Murzynką? Że papież się wita z różnymi dziećmi z innych krajów. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, mówił Jan Paweł II. Dlatego o tym wielkim Polaku, niezależnie od tego, kto w co wierzy, najmłodsi słyszą od małego i chętnie słuchają. Grupa starszaków, w tych sercach te ziarenka już się rozwinęły, tym młodszym trzeba je przekazać. W niedzielę kanonizacja, ważny dzień dla wielu Polaków. Te dzieci mają 6 lat i mniej. Dokładnie momentu kanonizacji pamiętać nie będą, ale czują, że dzieje się coś ważnego. Dla dzieci jest to ktoś bardzo ważny, o kim się chętnie uczą, o kim chętnie rozmawiają i też myślę, że starają się naśladować, brać przykład. Teraz już jesteś w niebie, patrzysz na nas z okna Ojca, teraz my już bez Ciebie mamy wydać cudzy plon. Kolejne pokolenia mówią, cieszą się Janem Pawłem II. Ksiądz Andrzej Pradela, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, jest naszym gościem. A mówimy oczywiście o tym bardzo ważnym wydarzeniu dla wszystkich chrześcijan, kanonizacji Jana Pawła II w tę niedzielę. Jak dużo pomorzan pojechało do Rzymu? Pewnie tak jak wszystkie części świata i archidiecezja gdańska, przygotowywała się i to już jest ten ostatni moment, kiedy już prawie jesteśmy w Rzymie. Mówię tak dlatego, ponieważ już wszystkie pielgrzymki z archidiecezji gdańskiej, a pewnie tych pielgrzymów będzie około 3000, którzy z naszej archidiecezji wyjechali, już są w drodze. I tak jak zresztą pewnie z każdej części Polski, i pieszo, i rowerem, i motocyklami, księża nawet pojechali, i autokarami, i dzisiaj wyrusza za godzinę. Właśnie ostatnia już metropolitalna pielgrzymka samolotowa, która na pokładzie samolotu czarterowego będzie i część diecezji pelplińskiej, toruńskiej i gdańskiej, czyli cała metropolia gdańska. Oczywiście najwięcej autokarów, które pojechały jako wyjazdy parafialne, ale nie tylko, bo na przykład Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 3 autokary zebrał harcerzy, którzy już pojechali. Są szkoły, na przykład Szkoła Gdyńska Katolik i różne inne grupy, wspólnoty, które na kanonizację właśnie wyruszyły. 3000, które będą w Rzymie. Oprócz tego właśnie te tysiące pielgrzymów zgromadzone tutaj. I nie tylko przed telewizorami w domach, ale również chcieliśmy stworzyć taką możliwość wspólnego oglądania, no właśnie, to powiedzmy o tym, bo nie wszyscy pewnie mogą pojechać do Rzymu, a może nie chcą koniecznie siedzieć w domu samemu przed telewizorem. Tak, będą takie miejsca, gdzie można będzie wspólnie przeżywać ten ważny moment. Tak, oczywiście nie będzie to strefa euro, ale takim podstawowym miejscem, pierwszym, to będzie Bazylika Mariacka w Gdańsku, gdzie o godzinie 10 pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego wierni będą mogli się zgromadzić i tam nie tylko oglądać, ale przeżywać, bo to będzie w formie przeżywania wspólnego, tę uroczystość, a po niej bezpośrednio ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski odprawi pierwszą taką mszę świętą już ze świętym Janem Pawłem II. Drugim miejscem jest Kościół Świętego Jana, nieopodal, gdzie również będzie zamontowany telebim i tam wierni będą mogli wspólnie, razem przeżywać w takiej wspólnocie. Obchody to nie tylko Gdańsk, to także wszystkie miasta na Pomorzu, prawda? Tak, oczywiście każda parafia ma jakiś taki swój odrębny plan, program, prawda, oglądania, przeżywania. No podstawową
podstawowym momentem jest właśnie ta godzina 10, kiedy rozpocznie się uroczystość w Rzymie. We wszystkich kościołach naszej diecezji o godzinie 10 rozlegną się dzwony obwieszczające właśnie tę radosną wieść, że kanonizacja się rozpoczyna. Również w czasie każdej mszy świętej będzie śpiewany uroczysty hymn Te Deum, Laudamus, Ciebie Boga wychwalamy, właśnie dziękczynny za to, co się będzie działo. Pomorzanie mają dużo wspomnień związanych z Janem Pawłem II. Kilkakrotnie odwiedzał Pomorze, Gdańsk i Pelplin, także był na hipodromie, był na Zaspie. Pamiętamy te słowa, które mówił do nas? Tak, i te słowa są też pewnie uwiecznione w różnych wystawach, galeriach, które i w tym czasie teraz tak i nie tylko rozkwitają, pojawiają się, ale są. Myślę tu na przykład o kościele Opatrzności Bożej na Zaspie, gdzie jest właśnie Centrum Myśli Jana Pawła, gdzie na przykład można teraz obejrzeć piękną galerię zdjęć, prawie 180 zdjęć, które przynieśli wierni, bo wystawa jest zatytułowana Moje spotkanie ze świętym. I każdy, kto gdzieś miał takie pamiątkowe zdjęcia z tych spotkań, czy tutaj w Gdańsku w roku 87, czy 99, przyniósł. I te zdjęcia są wszystkie tam poukładane. Czy wystawa Santo Subito w Galerii Mariackiej, która jest otwarta, też gromadząca wiele właśnie zdjęć z tych spotkań tutaj Ojca Świętego z Pomorzanami. Do tego pewnie trzeba jeszcze dodać te różne wydarzenia, które obok samej uroczystości mszy świętej kanonizacyjnej będą. Chociażby już w sam dzień kanonizacji, w niedzielę 27 kwietnia, będzie modlitwa w Parku Przymorskim przy pomniku Ronalda Reagana i Ojca Świętego. Przewodniczyć będzie Stowarzyszenie Godność, gdzie właśnie w Kościele Opatrzności Bożej w godzinach wieczornych poświęcona będzie płaskorzeźba srebrna autorstwa pana Mariusza Drapikowskiego, właśnie Ojca Świętego, poprzez nie tylko Gdańsk, ale i Gdynia, gdzie na przykład dokładnie w niedzielę o 18 w kolegiacie gdyńskiej zgromadzą się Kaszubi na mszy świętej dziękczynnej, gdzie za tydzień odbędzie się w Gdyni, w kolegiacie gdyńskiej piękny koncert pod przewodnictwem i tu artystów z Pomorza i chóru Politechniki Gdańskiej. A do tego dołóżmy na przykład hasło takie Kaszubi śpiewają dla papieża. Kaszubi ułożyli pod przewodnictwem pana Eugeniusza Pryczkowskiego, znanego poety, działacza kaszubskiego, piosenkę dla Jana Pawła II, właśnie Święty Janie Pawle II, czy bardzo ciekawa akcja, pewnie też znana, Mokry Dwór, gmina Pruszcz Gdański, układanie z tulipanów, ponad 1 000 000 tulipanów ułoży właśnie wizerunek Ojca Świętego. Oj, to będzie w czym wybierać. Tak, będzie w czym wybierać. Bardzo dziękujemy. Ksiądz Andrzej Pradala, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, był naszym gościem. Mówiliśmy oczywiście o przygotowaniach i wszystkich uroczystościach na Pomorzu, które w związku z kanonizacją Jana Pawła II będą się u nas działy. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy Państwa teraz na